Mamy festyn jesienny. Chciało się wam? O, bardzo. Jest bardzo fajnie, jest dużo dzieci. Komu należą się podziękowania za współpracę? Gokowi i gminie Leśna Podlaska. Jakie mamy atrakcje? Dmuchańce, popcorn, wata, konkursy dla dzieci, jest grill, ciepłe posiłki. OSP Witulin. OSP Witulin, tak, i kłady. Ze swoim wozem kłady. I kłady. Konkurs. O, mamo. Mamo, ja idę na kłada. No widzisz, mamo. Dziękujemy pani. Konkurs za nami, to był konkurs jaki? Ten pierwszy. Kolory liści, cudaki z liści. Kolory liści, cudaki z liści. Jakieś cudaki. I to jest akurat córki cudaki. Tak. Gdzieś ma oczy. Rzeczywiście cudak. Forma integracji, spotkania z mieszkańcami, czy zaprosiliśmy również wszystkich tych, którzy po prostu usłyszeli o imprezie? Wszystkich tych, którzy usłyszeli, ale najbardziej mieszkańców Witulina, chcemy ich zachęcić do wspólnej zabawy. Trochę zmieniliście miejsce, zazwyczaj spotkaliście się albo pod szkołą, albo przy teplicy. No niestety, szkoły już nie mamy. Ale świetlicę nie możemy z niej korzystać, bo nie jest, niestety nie jest nasz. Aha. Także niestety tu nie możemy, a w świetlicy niestety na razie czekamy na remont, więc jak już remontujemy, będziemy spotykać się tam. Dobrze, że macie Witulin i skansen. Tak. Mamy właśnie zaprzyjaźnionych właścicieli skansenu, także dziękujemy bardzo za użyczenie miejsca. Jeden konkurs za nami, to jeszcze przygotowania. A nie wiem, to już GOK. A to konkurs. Tak, konkursy GOK, także jeszcze jakieś gofry na pewno, jeszcze jakieś. Jak się mieszka w Witulin, jaka to miejscowość? Bardzo dobrze się mieszka. Dużo nie fajnych, wiem. Ciekawych ludzi? Wie pan, jak się pracuje, to nie bardzo ludzi widać. Ale jak powiem, właśnie tutaj przyszło dużo fajnych. No ale koło gospodyń wiejskich widzę, działa sprawa. Powstało, nawet tak. Specjalne koszulki. Tak, powstało dzisiaj, w tym roku powstało, także to jest wszystko świeże. Świeże, także... Gratulujemy imprezy i życzymy powtórki. Dziękujemy, na pewno. To jesienno, to może coś w zimie. Może w zimie? Zimą. Zobaczymy. Kulik. Kulik, tak, koń już jest. Jest pomysł. Pomysły są, także coś na pewno będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę.